policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Braniewie wyjaśniają okoliczności brutalnego morderstwa, do jakiego doszło w jednym z domów w miejscowości Drewnowo. Podejrzany jest 59-letni mąż ofiary, który za znęcanie się nad rodziną został skazany w lutym bieżącego roku. Do więzienia jednak nie trafił, bo sąd zawiesił mu wykonanie kary. Do zabójstwa doszło w niedzielę około 16. Jak wynika z relacji świadków, policję powiadomił sąsiad, który zobaczył zakrwawionego 59-latka, kiedy ten krzyczał do niego, że zabił swoją żonę. Kiedy policjanci dotarli na miejsce zdarzenia, w mieszkaniu na podłodze leżały dwie zakrwawione kobiety. Żona oraz córka oprawcy, którą mężczyzna ugodził nożem w plecy, kiedy stanęła w obronie swojej matki. Podejrzany o zabójstwo Jan M. siedział w fotelu. Patrol najpierw obezwładnił 59-latka, a następnie natychmiast przystąpił do udzielania pomocy kobietom. Czynności ratownicze przejęło pogotowie. Niestety na skutek odniesionych obrażeń 57-latka zmarła na miejscu. Jej córka natomiast została przetransportowana helikopterem do szpitala. Według relacji sąsiadów, 19-latka miała pokaleczone ręce i nogi oraz ranę na plecach w okolicy kręgosłupa. Do późnych godzin czynności na miejscu wykonywała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza z prokuratorem, biegłym z zakresu medycyny sądowej oraz technikiem kryminalistyki. W trakcie właśnie tych czynności policjanci zabezpieczyli narzędzie, które mogło posłużyć sprawcy do popełnienia tej zbrodni. Rodzina oraz sąsiedzi przyznają, że przemoc w tej rodzinie była na porządku dziennym. To znaczy się, ona była całe życie bita. Tak, całe życie była bita. I też już miała parę wniosków w sądzie, zawsze jak do niego wracała, zawsze to wszystko wycofywała. No i tak doszło do tej tragedii. A tym bardziej, że teraz córka ucierpiała. Od czasu do czasu wpadła, kawę wypiła. Ja tam raczej nie chodziłam. Narzekała na męża? Że... Nie, ona zawsze go chwaliła. Zawsze, zawsze. Ona nigdy słowa na niego dobrego nie powiedziała. Złego. Złego. Zawsze. Teraz go tak naprawdę, że chwaliła. Ona do pracy, on obiad gotował, w domu się zajmował wszystkim. Nie pracował? Nie, on był na rencie. On miał rentę z ZUS-u. W tej rodzinie był alkohol? Tak. Problemy z alkoholem? Tak. No i dzisiaj chyba to też było wszystko po alkoholu zrobione. Stało się. No był narwany. Był narwaniec też. Nerwus. Ale dla sąsiadów? Jak pani? No tu powiem szczerze, że on tak w Drewnowie kolegi nie miał. Ona bardziej, ale on nie. To też byli ludzie źli na nią, że ona tak postępuje, tak. Nie zrobi z nim porządku. Zgłaszała gdzieś tam na policję? Tak, było zgłaszane, ale no co, tam jak coś uciekła od niego czy coś, no to jak wróciła, to też wszystko zaraz poszła i odwołała, wycofywała z sądów. Często zdarzały się takie sytuacje, że właśnie była bita, gdzieś tam uciekała? Teraz tak było rzadziej, ale wcześniej to strasznie. Często chodziła posiniaczona. Po jednym z incydentów rodzina została objęta procedurą niebieskiej karty, a mężczyzna za znęcanie się otrzymał wyrok w zawieszeniu. W lutym tego roku decyzją sądu mężczyzna został skazany na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata za znęcanie się nad rodziną. Teraz zadał jej kilka ciosów nożem, czy tam jeden, nie wiem dokładnie, ale wcześniej była pobita pogrzebaczem, miała dziury w plecach. Prosiłem ją, żeby go zostawiła. Bo to nie pierwszy raz. I ostatnio był teraz na odwyku we Wrzomborku. I ja się nie spodziewałem, że do takiego czegoś dojdzie. Naprawdę. Ale to nie był szwagier. Nie, to nie był szwagier. W ogóle to nie był człowiek. Bo wie pan, to nie był człowiek w ogóle. Z nim się nie dało żyć. No, wypił troszeczkę to już agresja i tak dalej tam. Miał problem z alkoholem? Tak. No, oczywiście, od samego początku tam. Od samego początku miał problem z alkoholem. Także tam... Ja mówię, ja się tłumaczyłem, ile razy ja jako najmłodszy, kurde, prosiłem nawet ją. Wręcz ją prosiłem, żeby go zostawiła, bo przecież no, można sobie życie ułożyć jakoś inaczej, prawda? Ale no... Nie wiem, czy siostra go się bała. Wie pan co, powiem tylko krótko na temat i to będą moje ostatnie słowa.
Wie pan, żałuję, że faktycznie tego nie zrobiłem, bo tak kiedyś myślałem. Samosądu. Że mu nie dopierniczyłem, szwagrowi. Zresztą nie szwagier, tylko to jest kat. No teraz się okazało, nie to, że kat, tylko morderca. No. Zaraz po dokonaniu zbrodni mężczyzna okaleczył się nożem. Obecnie przebywa w szpitalu, gdzie przez całą dobę pilnuje go policja. Jeśli 59-latek usłyszy zarzut zabójstwa, może mu grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.